temat związany z redukcją tkanki tłuszczowej przy jak najlepszym i najefektywniejszym utrzymaniu masy mięśniowej. Czyli to, co udało nam się zbudować w okresie masowym, chcemy utrzymać jak najlepiej przez okres redukcji. Nie stracić tego, nie spowodować takiej utraty, która po prostu zniweczyłaby naszą ciężką pracę. Jest to często duży problem, gdyż wiele osób właśnie podchodzi do redukcji bardzo drastycznie i to jest pierwszy podstawowy błąd. W momencie, kiedy jesteśmy w okresie budowy tak zwanej masy mięśniowej, moim zdaniem nie powinniśmy drastycznie przechodzić w okres redukowania. Co to znaczy drastycznie? Drastycznie u wielu osób równa się nagłemu, prawie z dnia na dzień, zredukowaniu ilości kalorii, dosyć sporo, wyeliminowaniu wielu produktów, też o dużą ilość i jakby taką o 180 stopni zmianę w naszym żywieniu, która wywołuje dosyć duży szok w naszym organizmie. Bo przez na przykład wiele miesięcy, tygodni byliśmy przyzwyczajeni do jakiegoś stylu jedzenia, do jakiejś podaży kalorycznej. Ona mogła się troszkę zmieniać w tą czy w tamtą, ale załóżmy, że było to cały czas jednak na bilansie dodatni. I tu naraz, z dnia na dzień, tak, w niedzielę jeszcze jedliśmy dużo, a w poniedziałek zaczynamy naraz jeść dużo mniej tych kalorii. Objawia się to na kilka sposobów. Przede wszystkim nagłym osłabieniem, nagłym pojawieniem się zmęczenia, nawet taką apatycznością, zmęczeniem lekkim, takim w ciągu dnia, bez powodu. Mimo, że człowiek wstanie rano, zje śniadanie, to i tak dalej czuje się głodny i tak nie czuje tego powera, no bo przez wiele tygodni czy miesięcy jednak tych kalorii dostawał już na strzał, już na początek więcej. Więc podstawą jest określenie się mniej więcej ile jedliśmy. Tu już nawet nie chodzi o liczenie stricte kalorii, ale mniej więcej określenie ile jadłem węglowodanów, ile jadłem białka, ile jadłem tłuszczy. I podjęcie decyzji, który z tych parametrów chcę zmniejszyć i w jakim stopniu. I obserwować dalej swój organizm. Czyli, no podam przykład, tak? Jeżeli jadłem około 2-2,5 grama białka na kilogram masy ciała, co jest takim przeciętną ilością u osoby trenującej, powiedzmy nie ważącej więcej niż 80 do 90 kilo nawet. To wszystko zależy, kto jeszcze ile tego białka potrzebuje, kto ile tego białka jest w stanie przetrawić, jak ciężko trenuje i tak dalej. Więc ja tu bardzo uogólniam. Daję wam przykład. Czyli około powiedzmy 2,5 grama białka na kilogram. Tego białka bym nie ruszał. Co najwyżej w późniejszym etapie można je spokojnie nawet trochę zwiększyć, żeby zahamować katabolizm, to po pierwsze, czyli jednak tego białka w okresie redukcyjnym potrzebujemy nieco więcej. Poza tym, żeby spowodować nasilenie syntezy białka, czyli mimo tego, że będziemy w okresie redukcyjnym, żebyśmy starali się dostarczyć tego białka więcej, aby nie powodować zbytniego katabolizmu i zarazem, żeby sprzyjać temu anabolizmowi, który również w tym okresie możemy spokojnie wytworzyć. Do tego dojdę zaraz. Węglowodany, źródło energii. No, źródło energii, które przekształca się w naszym organizmie następnie w glikogen mięśniowy, wątrobowy, które służy jako no, takie podstawowe paliwo nasze, które jest, można powiedzieć, takim czynnikiem wyzwalającym pracę wielu hormonów anabolicznych, tym samym insuliny, najważniejszego hormonu. Co za tym idzie, w okresie budowy masy mięśniowej jest węglowodany, w moim odczuciu, są bardzo istotne. Tak samo w okresie redukcyjnym. I też nie można ich redukować drastycznie. Mimo, że redukcja powinna się opierać na manipulacji węglowodanami, to nie można ich z dnia na dzień obcinać nie wiadomo jak dużo. Przykładowo, jeżeli jadłem w okresie budowy masy mięśniowej, w dni treningowe, około 400 gram węglowodanów, co wcale nie jest tak mało. To wystarczy, jeżeli przez pierwsze dwa tygodnie zredukuję te węglowodany o 100 gram, czyli będzie około 300. To nadal nie jest mało,
a odpowiedź organizmu może być znacząca. Nie musi to być redukcja wagi naraz, nie wiadomo ile, o 10 kilo w dół, bo tego nie chcemy. Pamiętajmy, musimy redukować stopniowo. Waga nie może lecieć na łeb, na szyję. Pierwsze parę dni, w momencie kiedy jakby przejdziemy na tak zwaną redukcję, możemy zauważyć ten spadek wagi może nieco bardziej znaczący. Bo zejdzie z nas woda, ta, która gdzieś tam zalegała, która w związku z większą retencją wody w okresie masowym magazynowała się. Ona potrafi szybko zniknąć, nawet w ciągu kilku dni. No i na wadze rzeczywiście widzimy ubytek. Tego glikogenu może być nieco mniej, też może wpływać to na ubytek. Natomiast później już, w miarę upływu czasu, w miarę upływu tygodni, nie możemy doprowadzać do tego, że spadek wagi będzie drastyczny z tygodnia na tydzień. Moim zdaniem około pół kilograma na tydzień to jest takie rozsądne, maksymalnie do kilograma, to jest absolutnie maksimum, to jest takie rozsądne spalanie tkanki tłuszczowej. Jeżeli coś powyżej tego się dzieje, to jest już ryzyko, że tracimy również masę mięśniową, ciężko wypracowaną. Także redukowanie węglowodanów, podstawa, ale znowuż nie drastycznie, nie bardzo dużą ilość, tak jak powiedziałem w przykładzie. Tłuszcze. Tłuszcze teraz zależy, czy w moim okresie budowy masy mięśniowej tych tłuszczy dostarczałem dużo, czy to były duże ilości. Jeżeli tak, to na pewno z tłuszczy można również nieco obciąć. Pamiętajmy, że 1 gram tłuszczy to jest aż 9 kalorii. Nawet jeśli nie bawimy się jakoś super w liczenie kalorii, no to daje nam to mniej więcej do myślenia, że jeżeli jedliśmy dużo tłuszczy, to dostarczaliśmy dużo kalorii. Tłuszcze oczywiście są bardzo ważne w naszej diecie z wielu powodów. Wpływają na nasz układ hormonalny, na nasze samopoczucie, na funkcjonowanie wielu fizjologicznych jakby reakcji w tym organizmie. Bez tłuszczy ciężko w ogóle wytworzyć właśnie pewne reakcje w organizmie. One po prostu będą zachwiane i nie będą zachodzić, a więc są one istotne. Natomiast u każdego jest troszeczkę inaczej. Są osoby, które zdecydowanie lepiej czują się na wysokich tłuszczach, niższych węglowodanach i jest też na odwrót. Ja jestem osobą, która zdecydowanie preferuje większą ilość węglowodanów, albo chociaż tak zwaną rotację węglowodanową, czyli raz mniej, raz więcej. Natomiast tłuszcze raczej staram się trzymać na poziomie niskim i stałym. Z tego względu, że podbijanie drastyczne tłuszczu u mnie w górę wiąże się momentalnie z ryzykiem nabierania również i tkanki tłuszczowej, wygładzania tej sylwetki, tracenia jakości. Okej, mam więcej energii, na pewno na trening, świetna sprawa. Mam większego powera, więcej kalorii dostarczę. Także wysokotłuszczowo albo tłuszczowo-węglowodanowy posiłek to jest naprawdę bomba energetyczna. Może fajnie się sprawdzić u osób w okresie budowy masy, które ciężko nabierają tej masy. Natomiast u mnie niekoniecznie. Dlatego każdy jest inny i każdy musi też określić to dla siebie. Dlatego po raz kolejny podkreślam, że nie traktujcie moich słów tutaj jako stuprocentowy wyznacznik do każdej osoby, tylko jako pewne odnośniki, które trzeba następnie przełożyć na swoje własne możliwości. Co jest bardzo istotne dalej w takiej redukcji, która ma na celu nie szybką utratę masy mięśniowej, a najlepiej w ogóle, żeby jej nie tracić. Mianowicie oprócz delikatnego obcięcia kalorycznego, delikatnego obcięcia węglowodanów bądź tłuszczy, wybieramy powiedzmy to czy to, zależy. Jeżeli jadłem dużo tłuszczy, przytnę więcej tłuszczy. Jeżeli jadłem bardzo dużo węglowodanów, przytnę więcej węglowodanów. Ale co oprócz tego? Oprócz tego świetne jakby zadanie, świetną rolę tutaj spełnia wyeliminowanie pewnych zbędnych produktów, które powiedzmy, że w okresie budowy masy mogły być dostarczane, które nie wadziły aż tak bardzo, a które w okresie redukcji mogą nam znacząco przeszkadzać. Podam parę przykładów, z którymi ja spotykam się najczęściej. Czy to też albo pozwalam swoim podopiecznym w okresie budowy masy na jedzenie podobnych rzeczy, albo samemu w swoich przygotowaniach. Pierwszą z takich rzeczy na pewno są takie dodatki,
które w ogóle generalnie nie są nam specjalnie do niczego potrzebne, raczej stanowią tylko walory smakowe i dla poprawy naszego samopoczucia psychicznego, czyli wszelkiego rodzaju sosy, które są dodatkowo słodzone, które są mocno solone, sól pamiętajmy, żeby dostarczać, ale niekoniecznie tylko w postaci tej przetworzonej, czyli keczupy, jakieś sosy, nie wiem, barbecue i tak dalej, jeżeli ktoś z tego korzystał, nawet w niewielkich ilościach, bo powiedzmy, że mógł, no to ucinamy. I to można zrobić z dnia na dzień, gwarantuję wam. Następnie eliminacja takich dodatków, bardziej bym powiedział, też pod kątem walorów smakowych, aczkolwiek dających już cokolwiek więcej, jak na przykład pieczywo, nawet jeśli było ono to ciemne pieczywo na zakwasie, żytnie, wyeliminowałbym. Przynajmniej na pierwsze kilka tygodni, żeby zobaczyć, jaka będzie odpowiedź organizmu. W 90% przypadków gwarantuję, że wyeliminowanie pieczywa daje naprawdę rewelacyjne efekty. Produkty nabiałowe. No niestety. Ja osobiście lubię, ale wiem, że w okresie redukcyjnym muszę je wyeliminować, gdyż sprzyjają one u mnie większej nieco retencji wody podskórnej, co z kolei przykrywa nam te efekty, które możemy pokazywać. Czyli nie do końca widzę obraz własnej sylwetki poprzez jedzenie tych produktów. Dwa, wiele osób gorzej trawi produkty nabiałowe ze względu chociażby na laktozę, cukier mleczny. I w tym okresie redukcyjnym układ trawienny też bardzo ważny jest, żeby funkcjonował jak najlepiej. Nasze jelita, wątroba, żołądek, to wszystkie organy, które odpowiedzialne będą później za trawienie tych posiłków, za przerabianie tych wartości odżywczych i za wykorzystywanie ich przez nasz organizm. Dlatego dbajmy o układ trawienny, bo on jest jakby kluczem tutaj do całej reszty często. Także eliminacja nabiału u kobiet nawet bardziej niż u mężczyzn wpływają na ten wygląd ostateczny sylwetki, grubość skóry, ilość wody podskórnej, a i u niektórych na odkładanie się tkanki tłuszczowej. A więc eliminacja nabiału praktycznie może nastąpić z dnia na dzień. Okej, są zamienniki w dzisiejszych czasach, typu mleko bez laktozy, jogurty bez laktozy i tak dalej, i tak dalej. Teoretycznie można, aczkolwiek ja jestem zdania, że im szybciej zrezygnujemy, tym nam będzie łatwiej, lepiej. A takie stopniowe tutaj bardzo eliminowanie tych produktów, przestawianie się, to tylko przedłuża to wszystko w czasie. A naprawdę można funkcjonować i żyć bez nabiału, tak samo jak bez pieczywa. Można świetne posiłki robić, urozmaicone i bogate. Jeśli chodzi o owoce, tutaj jest temat bardziej rozbudowany, gdyż są osoby, które nie mają problemów nawet z dużą ilością owoców i ich organizm świetnie je wykorzystuje, mimo tego, że zawierają mimo wszystko cukier, fruktozę, to jest dwucukier, i mogą sobie w niektórych porach dnia pozwolić na te owoce. Ja zazwyczaj w planach żywieniowych moich podopiecznych w okresie początkowym redukcji często jeszcze te owoce zostawiam, ale tylko w określonych ilościach i w określonych porach. Czyli w takich porach, kiedy ta dawka węglowodanów może być nieco większa, czyli około treningowo, i wybrane owoce, też nie wszystkie, owoce leśne, ananas, ze względu na dużą jakby korzystne działanie na nasz właśnie układ trawienny. Owoce leśne, gdyż ich indeks glikemiczny jest bardzo niski, mają niską zawartość cukru, a z kolei zawierają bardzo dużo antyoksydantów, przeciwutleniaczy. Jabłko nie jest najgorsze. Niektóre osoby mogą spokojnie pozwolić sobie na banana. I w związku z tym teraz wszystko zależy od tego, jak nam bardzo te owoce służą i jak nie. Są osoby, które rzeczywiście z owocami muszą uważać, gdyż nadmiar tych owoców, no jednak mimo wszystko to jest cukier, który szybko przetwarza się w glukozę, szybko podnosi poziom cukru. Jeżeli w dużych ilościach będziemy jedli owoce w okresie redukcji, na pewno nie będzie to sprzyjało samej redukcji, tak? I w związku z tym te efekty też będą wolniej nam przychodzić. Także eliminacja tego, jak i również tym bardziej, jeżeli zdarzało nam się pić, to soków po prostu i innych napojów słodzonych.
Eliminacja tych rzeczy to jest też podstawa, gdyż one na pewno będą zakłócać proces redukcyjny. Także wyeliminowanie tych właściwie niewielkiej ilości rzeczy, ale które często odgrywają dużą rolę w naszym żywieniu, bo po prostu je lubimy. Już nie wspomnę o słodyczach, nie wspomnę o fast foodach i tak dalej. Jeżeli oczyścimy nasze jedzenie z takich produktów, przynajmniej na pierwsze 4 do 6 tygodni, to tak naprawdę zobaczymy znaczącą różnicę i znaczącą odpowiedź naszego organizmu. Nie trzeba mocno od razu redukować ilości kalorii. Wystarczy wyeliminować zbędne produkty, ewentualnie zastąpić je innymi, ale tymi nieprzetworzonymi, tymi zdrowymi. Także eliminacja zbędnych produktów, zbędnych posiłków, zastąpienie je innymi, to jest jakby rzecz nadrzędna. I to od niej tak naprawdę bym zaczął. A później przyszedłbym do redukowania ilości węglowodanów, ilości tłuszczy, manipulacji tym i tak dalej. Następna rzecz, która warta jest tutaj uwagi, to jest oczywiście picie dużej ilości wody. Ludzie wiedzą, że niby trzeba pić tą wodę, osoby ćwiczące tym bardziej, ale jak często porozmawiam z ludźmi, z osobami, które prowadzę, z podopiecznymi, to wychodzi naraz, że jednak tej wody wcale dużo nie piją. Bo jeszcze tam jest jakaś kawka wpadnie, tu jakaś herbatka, tu jakaś cola zero i niby tej wody, jak tak łącznie policzy się samej czystej wody mineralnej, wychodzi bardzo niewiele. Woda to jest podstawa, czy to w okresie masy tak zwanej, czy w okresie redukowania. A tym bardziej w okresie redukowania, kiedy potrzebujemy nawadniać nasz organizm, żeby lepiej funkcjonował, żeby szybciej oczyszczał się, chociażby nerki, żeby lepiej pracowały, jemy więcej białka, pamiętajmy, więc to przepłukiwanie naszego organizmu jest ważne, usuwanie zbędnych produktów, przemiana materii w związku z tym, metabolitów różnych i tak dalej. W okresie redukcji jesteśmy bardziej podatni na wszystkie, nazwijmy to, złe czynniki, a więc woda działa jako taki naturalny oczyszczacz. Plus oczywiście tą samą rolę spełnia, tą samą funkcję co zawsze, czyli funkcję nawadniającą. Jeżeli nasz mięsień nie będzie nawodniony, tym bardziej jeżeli jesteśmy na jakimś deficycie, to będziemy po prostu słabi. Będziemy słabi, gospodarka wodno-elektrolitowa może zostać zachwiana, słabsze skurcze mięśni na treningu, czyli jakby to przewodnictwo nerwowe jest też gorsze, gorzej czujemy nasze ciało. A co za tym idzie, gorzej trenujemy i gorzej funkcjonujemy. Także nawodnienie połączone z zadbaniem o odpowiednie środowisko sodowo-potasowe też. Czyli to, o czym wcześniej wspomniałem, sól. Sól, zwykła sól. Przenieśliśmy się na czystsze jedzenie. Nie jemy przetworzonych produktów. Nie jemy jakiegoś fast foodowego jedzenia. A więc znacząco ograniczyliśmy spożycie sodu. Co za tym idzie, ten poziom sodu w organizmie spada. Dochodzi do zachwiania tej, jak powiedziałem, gospodarki sodowo-potasowej. A co za tym idzie, pojawia się gorsze samopoczucie, gorsza pompa na treningu. Nie potrafimy do końca dobrze napinać mięśni w tym momencie. Ten skurcz jest słabszy. Nie czujemy naszego ciała tak dobrze. Gorzej myślimy, gorzej się koncentrujemy, chodzimy cały dzień oklapnięci, zmęczeni, nie wiadomo czemu. Wystarczy dorzucić sodu. Jeżeli jemy bardzo dobrze, jeżeli jemy nieprzetworzone produkty, niskosodowe jedzenie, musimy ten sód dostarczać z zewnątrz. Czyli najlepsze to będzie sól morska, nawet dawka przed treningiem, takie pół łyżeczki, 1/4 łyżeczki od herbaty takiej soli zadziała czasami nawet lepiej niż nie jedna przedtreningówka. Wypróbujcie. Dlatego nawodnienie plus odpowiednio zbilansowana gospodarka sodowo-potasowa to jest też klucz do tego, aby ta redukcja przebiegała płynnie, spokojnie, żebyśmy się czuli dobrze. I żebyśmy nie tracili tej ciężko wypracowanej masy mięśniowej. Kolejnym aspektem ważnym w tym procesie redukowania tkanki tłuszczowej, a zarazem dbania o masę mięśniową, jest moim zdaniem bardzo efektywny sposób, jakim jest rotacja węglowodanowa.
Są zwolennicy, oczywiście są przeciwnicy, tak jak z wieloma metodami, tak jak z wieloma dietami, treningami i tak dalej. Ja osobiście przetestowałem ten sposób wielokrotnie, na wielu osobach, również i sam na sobie, i działał on zawsze wyśmienicie. Rotacja węglowodanowa nie jest wielką żadną filozofią, natomiast działa ona w ten sposób, że wpływa bezpośrednio na, dzięki zmiennej ilości węglowodanów na przestrzeni tygodnia, którą doprowadzamy do naszego ciała, pobudzamy nasz metabolizm. Czyli stwarzamy środowisko, w którym nasz organizm do końca jest troszeczkę zdezorientowany na początku. Nie wie, co się dzieje. Jednego dnia dostaje tych kalorii pochodzenia z węglowodanów, czyli przez powiedzmy nawet dwa dni, bardzo mało. A więc wypłukuje się z węglowodanów, jak to się potocznie mówi. Ucieka z niego glikogen, no bo idziemy na trening, robimy cardio i tak dalej. A więc cały czas trenujemy, zużywamy glikogen, ale nie dostarczamy węglowodanów z zewnątrz, albo bardzo malutko. Co za tym idzie? Możemy się czuć już po dwóch takich dniach dużo słabsi, dużo gorzej i tak dalej. I wtedy następuje naraz dzień, w którym tą ilość węglowodanów zwiększamy. Czyli następuje takie doładowanie, wyrównanie tego poziomu, tego bilansu. Organizm odżywa, dostaje paliwa do pieca. I metabolizm rusza do przodu. I później znowu, jeden, dwa dni, zmniejszamy. Schodzimy jakby w dół, jakby w taki dołek, ale to tylko głównie psychicznie, bo czujemy się bardziej głodni, bo słabsi, mniej energii. No niestety, to są rzeczy, którymi trzeba się liczyć, jeżeli chcemy osiągnąć ekstremalną formę, super formę, to musimy niestety troszeczkę czasami pocierpieć. No, nic nie przychodzi łatwo. I rotację można stosować bardzo prosto, przynajmniej nie trzeba tutaj wielkiej filozofii, ponieważ ustalamy sobie jakąś bazową, wyjściową ilość węglowodanów. Przykładowo jedliśmy na okresie masy mięśniowej najwięcej węglowodanów 400 gram, trzymajmy się tej ilości. W dzień wysoki zostawiamy tą samą ilość, czyli 400 gram, czyli nic się jakby nie zmieni. A w dzień średni redukujemy na przykład 300. A w dzień niski schodzimy na 150, czyli bardzo już mało. Porównując 150 do 400, to jest ogromny przeskok. To jest jeden przykład. I wtedy mamy 3 dni. 400, 300, 150. 400, 300, 150. I nieważne, czy robię trening, czy nie robię, czy mam wolne, wprowadzam taką rotację. Nieważne, czy to poniedziałek, wtorek, środa. Wypadnie trening nóg, dzień niski? Trudno. Wypadnie dzień wysoki, dzień wolny? W porządku. Odpoczywasz i jesz. A za to kolejnego dnia, kiedy przyjdzie czas na trening, może będzie trzeba zrobić plecy, będziesz maksymalnie naładowany z dnia poprzedniego. I od tego zaczynamy i powiedzmy obserwujemy, co się dzieje z organizmem. Czy następuje to podkręcenie metabolizmu? Czy dobrze się czuje? Czy zaczyna się spalać tkanka tłuszczowa? Tą rotację z czasem się modyfikuje oczywiście, czyli po dwóch tygodniach, po trzech tygodniach, to wszystko zależy od tempa i od danej osoby, można zmienić. Można zmienić rotację dwudniową, dni niskie i dni wysokie. W dni niskie na przykład jemy te 150, niektórzy nawet schodzą do zera. To wszystko zależy od tego, jak nasza forma postępuje i do jakiego stopnia chcemy ją doprowadzić. Inaczej to będzie wyglądało u osoby, która chce zrobić super formę na plażę, prawda? A inaczej, jeżeli ktoś chce wystartować w Mistrzostwach Polski w kulturystyce, czy na debiutach. Dlatego to wszystko też trzeba dostosować do siebie i obserwować. Zbyt długie i częste redukowanie do zera lub do bardzo małych wartości ilości węglowodanów na pewno będzie sprzyjało utracie również masy mięśniowej. Dlatego jeżeli już schodzić bardzo nisko, czy albo dużo niskich dni wprowadzać, czyli taki stan przedketogeniczny, bo ketogeniczny no to jest stan, kiedy nasz organizm w ogóle nie posiada węglowodanów i przestawia się na korzystanie z ciał ketonowych, ewentualnie z tłuszczy, a ciągnie energię. Ale to jest stan, do którego powiedzmy, że w tym momencie nie doprowadzamy, ale gdzieś taki stan blisko tego.
W związku z tym zbyt długie trwanie w takim stanie może niestety spowodować utratę masy mięśniowej, a więc z tym redukowaniem bardzo nisko węglowodanów, te dni niskie, bym był ostrożny. To wszystko zależy od formy, pamiętajcie. Także rotacja jest jednym z tych takich bardzo efektywnych sposobów na spalanie tkanki tłuszczowej, ale ograniczenie utraty masy mięśniowej. Balansowanie węglowodanami. Widzę, że coś, że forma idzie za szybko, widzę, że za ostry się robię już, że tracę masę mięśniową. Dokładam na przykład jeden dzień wysoki więcej. Czyli nie robię dnia wysokiego co 3 dni czy co 4, tylko no, nie robię co 4 czy co 5, ale robię co 3. Na przykład tak. Albo podnoszę ilość węglowodanów w dni niskie. Są różne możliwości, różne opcje. I jeszcze temat, który też tutaj ma duże znaczenie, nie powiem, dla wielu osób, to jest temat robienia cardio. Jak to z tym cardio jest, tak? Jedni twierdzą, że cardio trzeba robić po ileś godzin dziennie, najlepiej jeszcze 2 godziny i wtedy spala się tkankę tłuszczową. Inni twierdzą, że interwały. Jeszcze inni, że w dni treningowe tylko, a nie w treningowe. Albo, że rano, a nie po treningu. Tych teorii naprawdę jest bardzo dużo. Tak naprawdę, moim zdaniem, nie ma jednego sposobu. Każdy z nas jest inny i każdy inaczej będzie reagował i czego innego będzie potrzebował. Moim zdaniem cardio jako cardio, czy też interwały, to już zależy co kto wybierze, to jest taki nasz w okresie redukcji as w rękawie. Czyli w momencie, kiedy widzimy, że już dietą wymanipulowaliśmy wszystko, co mogliśmy, kiedy widzimy, że ciężko trenujemy i przychodzi zastój, ja bym dołożył wtedy delikatnie cardio. To jest jedna pora na to. Druga pora na to jest na początku samej redukcji, kiedy zbudowaliśmy dużą masę, nie tylko mięśniowo, ale złapaliśmy też sporo tłuszczu. Niestety tak czasem też bywa. No i mamy sporo do redukcji. To wtedy cardio się przyda. Wtedy cardio się przyda jako taki start, jako taki kopniak na początek. Co nie znaczy, że trzeba będzie je robić przez cały okres redukcji. Być może jak się już rozbujacie, rozhula się ten metabolizm, samą dietą i ciężkim treningiem siłowym wystarczy to podtrzymywać. Plus ewentualnie jakieś symboliczne cardio w ciągu tygodnia. Niekoniecznie zawsze trzeba wykonywać kilka godzin dziennie. A już na pewno nie zaczynałbym samej redukcji od dużej ilości cardio. Jeżeli macie dużą nadwagę, jeżeli macie dużo do zgubienia, wprowadźcie cardio. Jeżeli go nie robiliście w ogóle do tej pory, wprowadźcie 3 razy w tygodniu. Po 30-40 minut. Rano na czczo, moim zdaniem, daje świetny efekt. Jeżeli tego tłuszczyku nie macie super dużo, to nie ma sensu od razu wprowadzać cardio. Jeżeli zmienicie dietę, będziecie ciężko ćwiczyć, wyeliminujecie zbędne produkty z waszego żywienia, już forma ruszy. Być może w trakcie gdzieś tam to cardio się dołoży, ale być może. Pamiętajmy, że mimo wszystko lepiej naszą energię zaoszczędzić na trening siłowy, której tej energii jednak mamy mniej, niż zajeżdżać się dodatkowo cardio. Nie będę wspominał o takich aspektach jak aspekty zdrowotne, no bo one wiadomo, że zawsze są ważne i zawsze będą ważne. Dlatego tu nie chodzi o to, żeby w ogóle rezygnować z tego cardio, ale żeby nie upatrywać w nim tego najważniejszego kroku do sukcesu, czyli ojej, pożarłem, no to zrobię dodatkowe cardio. Albo mam do zgubienia 15 kilo, muszę to szybko zrobić, no to będę kręcił 2 razy dziennie cardio. To nie tędy droga. Pamiętajmy, że przy takim drastycznym podejściu z dnia na dzień, jeżeli takie coś wprowadzimy, niestety, ale liczymy się z utratą masy mięśniowej. I ostatni aspekt, o którym powiem w tym temacie, to jest trening. Jak z tym treningiem trenować, jak w okresie masy, czy nie. Moim zdaniem trening jako trening jakoś strasznie diametralnie nie różni się, nie powinien się różnić od okresu, kiedy byłem i budowałem moją masę mięśniową. Nie można robić znowu drastycznych posunięć, czyli powiedzmy przez 6 miesięcy budowałem przykładowo i robiłem trening ciężki, wielostawowy, powtórzenia w granicach 8-12,
po 3-4 serie i tak dalej, progresja co, i tak dalej. I naraz mam z tego przejść na trening, powiedzmy, krótkie przerwy, dużo powtórzeń, 20-15 powtórzeń w serii, dużo ćwiczeń izolowanych. Organizm odpowie szokiem, tak? Co się zacznie dziać? Zaczniemy tracić twardość, gęstość mięśni, którą mamy dzięki ciężarom, dzięki wolnym ciężarom, dzięki odpowiedniemu treningu, który po prostu pobudzał w ten sposób nasze ciało, takie bodźce wysyłał. Stracimy twardość, stracimy gęstość, stracimy siłę i zaczniemy po prostu wyglądać, mimo redukcji tkanki tłuszczowej, na bardziej takich, brzydko powiem, sflaczałych. Dlatego moim zdaniem w okresie redukcyjnym trening siłowy jako tako wielce się nie powinien zmieniać. Dalej staramy się ćwiczyć na relatywnie dużych ciężarach. Dalej staramy się wykonywać ćwiczenia wielostawowe. Tylko tyle, że modyfikujemy trening pod kątem naszych priorytetów oczywiście, czyli słabszych partii albo tych partii, które dłużej potrzebują czasu, żeby dojść, żeby się dorzeźbić. Ale wprowadzamy jakieś metody utrudniające, metody intensyfikujące ten trening. Czy to będą drop sety, czy to będą serie łączone, super serie, gigant serie. Nie wszystko naraz oczywiście i nie wszystko od pierwszego tygodnia. Powolutku. Czy to będą serie z przerwami między w trakcie. Czy to będzie seria z bardzo wolną fazą koncentryczną lub ekscentryczną. To już podnosi intensywność. Staram się dalej ćwiczyć na dużym ciężarze, staram się dalej wykonywać podobny rodzaj treningu i mimo wszystko jak w okresie budowania, ale nieco podnoszę intensywność. Mogę trochę skrócić przerwy między seriami. Może wtedy nie wezmę takiego ciężaru aż, ale będzie intensywniej. Zrobię 8-12 ruchów, tak samo jak robiłem w okresie budowy masy. Nie muszę robić 20-25. To nie jest kwestia wyrzeźbienia. Można zrobić więcej powtórzeń na brzuch, można więcej zrobić powtórzeń na pośladki u kobiet. Chociaż też nie wszystkie ćwiczenia lubią dużą ilość powtórzeń. Więc z tym treningiem ostrożnie, nie przeginajmy, nie zmieniajmy od razu wszystkiego. Dołóżmy jedną, dwie metody treningowe i starajmy się bazować na podobnych ćwiczeniach. Możemy trochę zmodyfikować, ale podobne ćwiczenia, wielostawowe, wolny ciężar, tak żebyśmy nie robili zamieszania zbytniego w organizmie, żeby nasz organizm dalej czuł, że on musi tą masę utrzymywać. Bo ja ciężko trenuję, używam dużych ciężarów, a więc mój organizm musi odbierać te bodźce, żeby ten mięsień utrzymywać w tym stanie. Jeżeli on poczuje, że on nie musi utrzymywać tej masy mięśniowej, bo trening się zrobił lżejszy, mniejsze ciężary, dużo ruchów, pompa tylko, no to po cholerę, brzydko mówiąc, mu takie mięśnie. To on będzie sobie korzystał sukcesywnie, energetycznie, ciągnął energię z mięśni. Co za tym idzie, będziemy te mięśnie tracić. Nasz organizm, pamiętajcie, działa w inny sposób niż my chcemy. My chcemy utrzymać masę mięśniową, on nie. Jemu masa mięśniowa taką, jak my wyhodowaliśmy, nie jest absolutnie potrzebna. On woli tłuszczyk niż mięsień. Tłuszczyk dla niego jest przydatniejszy. A mięsień tylko tyle, ile trzeba, żeby funkcjonować, żeby się przemieszczać, chodzić, stać i tak dalej, do życia codziennego. To my chcemy super wyglądać. My chcemy stworzyć coś, co jemu nie jest potrzebne, a więc czasami trzeba go po prostu oszukać. Nasz organizm trzeba oszukać. Trzeba mu pokazać, że tak, to jest ci potrzebne. Ty potrzebujesz tych mięśni. Ty nie potrzebujesz tłuszczu. Ale żeby to zrobić, trzeba spełniać różne warunki. Trzeba się trzymać pewnych zasad. O tych zasadach właśnie powiedziałem. Mam nadzieję, że wam się to przydało. Mam nadzieję, że będziecie mieli jakieś pytania albo właśnie wasze własne spostrzeżenia na temat okresu redukcyjnego. Każdy to inaczej przechodzi, każdy ma swoje własne doświadczenie. To, co ja powiedziałem, to nie jest rzecz, która tyczy się w 100% wszystkich tak samo. To jest pewne uogólnienie, które tyczy się większości, z czym ja miałem do tej pory styczność, ale może dać wam do myślenia, jak możecie to przekształcić na siebie i na własne korzyści. Na co trzeba zwrócić uwagę, czego się wystrzegać, na czym bazować. Być może coś z tych rzeczy rzeczywiście bardzo wam się przyda i naświetli wam zupełnie inne spojrzenie na temat redukcji i utrzymania podczas tej redukcji tej masy mięśniowej, o którą tak walczymy ciężko. Dlatego jeżeli wam się podobało, zasubskrybujcie kanał, dajcie kciuka,
piszcie komentarze, podzielcie się informacjami, możecie też udostępnić, pokażcie znajomym, może ktoś będzie bardziej też jeszcze zainteresowany. I mam nadzieję, że do zobaczenia przy kolejnych odcinkach. Ja będę dalej planował oczywiście tutaj wrzucać jak najwięcej materiałów, tak żebyśmy wspólnymi siłami tworzyli ten kanał i żeby jak najwięcej ciekawych informacji mogło być dostępnych dla Was i żebyście mogli poszerzać swoją wiedzę na temat kulturystyki, na temat zawodów, na temat przygotowań, na temat po prostu robienia dobrej formy dla siebie samego w taki najbardziej przystępny możliwy sposób.